Wracając do tematu tej wiedzy biznesowej, a nie tylko przedsiębiorczej, chciałabym się podzielić Wam swoim doświadczeniem. Ja na przykład nie jestem marketingowcem i pamiętam, że jak w którymś momencie nasz finansista powiedział: słuchajcie, teraz będziemy zdobywać fundusze poprzez wejście na giełdę i musimy do tego przygotować, a żeby dobrze się sprzedać przy wejściu na giełdę, powinniśmy być znaną marką i inwestujemy w markę, tak? No i przyznam się szczerze, że jak się okazało, że to już nie są setki złotych, czy tam tysięcy złotych wydanych na promocję produktu, tylko to będzie wydane na budowanie marki i to już są ceny i koszty w milion i więcej złotych, tak? No to jest o tyle pomniejszony jest z założenia zysk, tak? I przyznam się szczerze, że ja nie bardzo rozumiałam, nie bardzo wiedziałam, dlaczego my musimy wydawać tyle pieniędzy, żeby nasza marka była bardziej znana i żebyśmy byli firmą bardziej markową. Okazało się potem w praktyce, że ta inwestycja w markę, w czym nam pomogła? Pomogła nam, kiedy chcieliśmy wprowadzić nowy produkt na rynek. Już nie trzeba podawać takiej wielkiej promocji na wprowadzenie nowego produktu, ponieważ nasi klienci znali i zaufali marce Bacaland. I każdy nowy produkt, który wprowadzaliśmy, utożsamiali sobie właśnie z tą naszą marką Bacaland. Więc zobaczyłam, o, to rzeczywiście zwróciły nam się trochę poniekąd te pieniądze, te inwestycje w markę. Drugi raz się przekonałam, że warto inwestować w markę w momencie, kiedy właśnie chcieliśmy wejść na giełdę papierów wartościowych i żeby wejść na giełdę i tam funkcjonować, dobrze jest sprzedać część udziałów takim nie indywidualnym graczom na rynku, tylko instytucjom, funduszom, tak? Żeby one większe pakiety kupowały, bo jest to korzystniejsze dla firmy. No i co to znaczy? To znaczy, że musimy robić rundę po wszystkich różnych funduszach, które wtedy inwestowały w firmę, żeby im zaprezentować nasze wyniki. I łatwiej nam było rozmawiać z funduszami, które mówił: a to Bacaland, a znam, tak, a to Bacaland, o, znany na rynku, tak. I w związku z tym się okazało, niektórzy nawet nam do wartości firmy dodali, tak, wyliczyli nam, mieli mechanizm wyliczenia tej wartości firmy i dodali nam jakby tą wartość, ten plus za markę. Dlatego, że dla mnie jakby to, nie mówię, że byłam przeciwna, ale trudno mi się było do tego przekonać, ponieważ wiemy, że wartość firmy zależy najbardziej od zysku, tak? A wydanie marki się nie amortyzuje, my po prostu ponosimy takie wydatki, takie koszty, a jak na przykład ponosimy wydatki, koszty w maszyny czy w jakieś nowe technologie, to odbieramy sobie tego w amortyzacji, a tutaj ponosimy, a potem mówię, no idzie, zysk mamy coraz mniejszy, to wartość firmy jest coraz mniejsza, tak? W związku z czym jakby trudno mi się było do tego przekonać. Do momentu, kiedy okazało się, że dzięki temu, że marka Bacaland jest marką znaną, mogę wprowadzić nowy produkt, łatwiej, taniej, albo fundusze chętniej z nami rozmawiają, nasi klienci, nasi odbiorcy chętniej biorą nasze produkty i sprzedają nasze produkty. No i wtedy się okazało, że no, nie do końca miałam rację i to inwestowanie w markę jednak się zwraca. Oczywiście największy jakby problem, który tu miałam, to w jaki sposób zmierzyć, tak? Czy my, jeżeli wydajemy taką kwotę na markę, czy ona nam się zwraca w jakikolwiek sposób, tak? Czy jesteśmy w stanie wymierzyć, czy te wydatki są opcjonalnie dobrze wydane. I właśnie o tym będziemy się uczyć podczas tematu zarządzanie marką, gdzie poprosiłam do współpracy, chciałam poprosić w sumie swojego marketingowca, Anię Sambor, która teraz w tej chwili, która mnie nauczyła tego marketingu, zarządzała tym marketingiem w Bacalandzie i przekonała mnie, jak ważny jest ten marketing i zarządzanie marką. No ale niestety Ania się przestraszyła trochę wykładu przed aspirowcami i zaproponowała mi super fachowca od tej dziedziny, panią Martę, która wprowadziła wiele marek na rynek, zarządzała tą marką, a w tej chwili w Pricewaterze jakby zarządza całym działem związanym z tematem zarządzania marką. Tak? I ona właśnie na zajęciach, na studiach podyplomowych opowie nam, w jaki sposób trzeba budować tą wartość marki, opowie nam kiedy, dlatego że to nie chodzi o to, żeby od pierwszych dni założenia firmy budować markę, dlatego że pierw musimy być dojrzałą firmą, określone wartości, które są realne, nie które nam się wydaje, że marka to nam opisuje. I takie podejście do zarządzania marką poznacie właśnie na studiach podyplomowych, na które serdecznie zapraszam.